Badania dowodzą tego, że jeśli ktoś prowadzi komunikację z klientem fair, to się bardziej opłaca. Jak pan ocenia komunikaty reklamowe, które pojawiają się w internecie, na przykład w mediach społecznościowych? Wkurzają mnie. Jeśli chcesz zobaczyć, czy ktoś buduje te relacje fair, angażuje swoje środki finansowe, na przykład w coś kupujesz, czy inwestujesz pieniądze w jakieś akcje, to po tej komunikacji widzisz, czy ktoś cię w końcu ogra, czy nie. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co? Opowiada Piotr Polok. Pyta Natalia Siuta. Z tej strony Natalia Siuta i Piotr Polok, a z nami dr Adam Warzecha, który od ponad 25 lat zajmuje się praktyką i teorią komunikacji społecznej, pracował jako rzecznik prasowy i manager public relations wielu instytucji oraz przedsiębiorstw, obecnie pracuje na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, prowadzi zajęcia z public relations, reklamy, promocji, teorii propagandy, analizy krytycznej, socjo- i pragmalingwistyki oraz etyki w komunikacji, działa jako niezależny doradca i konsultant w zakresie public relations, mediów oraz reklamy. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, cześć. Panie doktorze, czym etyka w reklamie jest w praktyce, a czym w teorii? Czym jest w teorii, czym jest w praktyce? W teorii, jeśli mówimy o etyce, to jest pewnego rodzaju dyscyplina naukowa, która bada zachowania. Bada zachowania pod kątem tego, co jest w tych zachowaniach dobrego, co jest złego, pyta o kryteria dobra i zła. I to się zmienia w zależności od systemu etycznego. Tych systemów jest kilka, może kilkanaście. Kilka z nich jest znaczących i z tego tytułu dochodzi do wielu konfliktów, problemów, także społecznych, nie? To znaczy, jeśli zastanawiamy się nad tym, co jest przyczyną tego, że na przykład my jako Polacy nie potrafimy się dogadać z prawej czy z lewej strony sceny politycznej, to etyka jest jednym z tych elementów. To znaczy to, jak widzimy dobro, jak widzimy zło, jak definiujemy, co dla nas stanowi kryterium. A co jest praktyką, tak? Praktyką etyki są zachowania moralne ludzi. W reklamie będziemy badać to, czy ten komunikat, który nadajemy, który staramy się przekazać, że on będzie prawdziwy. Będziemy pytać o to, czy nie ma tutaj manipulacji. Czy zachowujemy się w tym zakresie uczciwie wobec siebie i wobec tej osoby, z którą rozmawiamy poprzez reklamę. Czy generalnie działalność komunikacyjną to jest w tej chwili, jeśli przedsiębiorca, czy instytucja, czy osoba fizyczna, która działa na rzecz własnego wizerunku, tak naprawdę generuje taki miks komunikacyjny. Za część tych komunikatów się płaci, wtedy jest reklama. Część to są działania public relations, które nie wymagają takiej wprost płatności, przynajmniej za umieszczenie jakiegoś materiału. To ja od razu zapytam, czy zdaniem pana doktora jest coś takiego i czy to się w ogóle ze sobą łączy, że reklama jest etyczna? Bo często spotykam się z tym, że my w reklamie nie kłamiemy, ale nie mówimy całej prawdy. I czy to jest taka granica, którą bardzo łatwo przekroczyć? Spotykam się z klientami, którzy decydują się na reklamy, czy to internetowe, czy na przykład przekazy wideo, i oni nie do końca zastanawiają się, czy to jest etyczne, czy nie. Oni mówią, ja chcę reklamy o tym, zróbmy to. I dopiero po na przykład wypuszczeniu tej reklamy wychodzi, że coś jest nieetyczne, bo są nakładane kary, załóżmy. Czyli gdybyśmy mieli sobie zrobić taką listę, co powinno się składać na etyczną reklamę, to moglibyśmy dać to, że powinna być mówić w pełni prawdę, i co jeszcze? Ja bym zaczął generalnie od tego, w jaki sposób my chcemy rozmawiać z odbiorcą, z klientem. Nie? To znaczy, czy my chcemy budować z nim jakąś dłuższą relację, czy na tym nam nie zależy, tak? Taka jednorazowa sprzedaż. Jednorazowa sprzedaż. I często mówię moim studentom, że jeśli chcesz zobaczyć, czy ktoś buduje te relacje fair, angażuje swoje środki finansowe, na przykład w coś kupujesz, czy inwestujesz pieniądze w jakieś akcje, udziały w jakichś przedsięwzięciach finansowych, czy to jest jakiś crowdfunding, czy jakaś forma zbierania pieniędzy,
to po tej komunikacji widzisz, czy ktoś cię w końcu ogra, czy nie. I tutaj mamy te przykłady, stary przykład Amber Gold, piramidy finansowe różnego rodzaju, tak? Sprzedaż kaskadowa, lawinowa. Ostatnio sprawa Janusza Palikota i jego przedsięwzięć finansowych. Tutaj gdybyśmy być może przeprowadzili badanie tych komunikatów, to doszlibyśmy do takich momentów, które powinny wzbudzić naszą wątpliwość. Czyli początek jest taki, czy ja jako przedsiębiorca, jako instytucja publiczna, jaką relację ja chcę zbudować? To od tego się zaczyna. Natomiast klient, który wydaje pieniądze, nie wiem, niech to będzie jakiś artykuł spożywczy, sok, piwo, cokolwiek to będzie, sprzęt, samochód, on sobie i tak wyrobi zdanie na temat tego produktu. No i teraz no niestety nieubłagane jest to, że jeśli jesteśmy z czegoś niezadowoleni, to będziemy o tym mówić głośniej, częściej, niż wtedy, kiedy jesteśmy zadowoleni. Mniej więcej to jest jak 7 do 3, tak? Czyli ostatecznie to się nie opłaci, tak, przedsiębiorcy. Okej, ale czy to nie jest właśnie taka trochę strategia, tak sobie teraz o tym myślę, że nieważne co mówią, ważne, żeby mówili? Nie. To wszystko zależy w jakiej dziedzinie, nie? Bo generalnie to jest strategia takiej komunikacji, jeśli ktoś jest celebrytą i chce, żeby było głośno, żeby mieć wysoki tak zwany równoważnik reklamowy, ekwiwalent reklamowy, nie? Czyli umieszczam gdzieś coś, potem to idzie jak wirus. No i potem to przeliczamy. Gdybym musiał zapłacić za tę kampanię, to wydałbym tam ileś milionów, tak? Są tego typu zawody, w których można sobie pozwolić, nie wiem, na skandal na przykład, tak? Artysta. No ale już na przykład, jeśli ktoś jest lekarzem, politykiem, prawnikiem, to pewne zachowania będą powodowały, że ten jego core business, czyli podstawowa działalność, wtedy ucierpi. To wrócę na chwilę do tego, co pan doktor powiedział odnośnie znanych osób, które tworzą na przykład crowdfunding albo sprzedają część biznesu, w który można zainwestować, ale są znane, to podkreślę, są znane. Pan doktor powiedział, że gdyby się zagłębić w te reklamy, to można się doszukać czegoś, co jest niebezpieczne. Więc czy to nie jest też trochę wliczone, to ryzyko w te kampanie reklamowe, na których i tak się zarobi, a potem konsekwencje już poniosą osoby, które za te reklamy odpowiadały? Tego nie wiem, bo to zależy od przypadku, czy ktoś to wlicza w ten sposób, tak? Ale badania dowodzą tego, że jeśli ktoś prowadzi komunikację z klientem fair, to się bardziej opłaca. To znaczy, jest to taki, pan pozwoli, to sięgnę trochę do ich historii, nie? Że to, wiem, że to nie ma być wykład, ale dobra. Gdzieś w latach 80. badacz z Uniwersytetu Massachusetts przeprowadził tak zwane studia dotyczące doskonałości w biznesie. Na podstawie tego stworzono potem tak zwaną teorię doskonałości, czy excellence theory, teorię symetryczną, nie? I tak dalej. I tam zawarł jakby zasady doskonałej komunikacji, nie? I teraz tak, jak się o tym słucha, to widzimy, aha, dobra, to takie sufitowanie trochę, nie? Postulatywne. Natomiast co on zrobił tak naprawdę? On przebadał firmy w Stanach, on się nazywał James Grunig, przebadał ileś firm, które miały najlepsze notowania na giełdzie, sukcesy finansowe i tak dalej. No duże firmy, IBM wtedy, nie? Canon, Kodak i tak dalej, i tak dalej. I zrekonstruował to, w jaki sposób oni się komunikują. I z tego powstały te zasady, nie? Czyli z życia. Czyli to nie było na zasadzie stwórzmy sobie etykę tak, żeby było ładnie, tak? To będzie ładne, to będzie godne, tak? To będziemy grzeczni. Tylko on zrobił tak, zbadał biznes, te biznesy, które najlepiej się mają i zapytał, jak oni się komunikują. No i wyszła mu ten sposób komunikowania, że ta komunikacja powinna być dwukierunkowa, tak? Że partnersko trzeba podchodzić do klienta na tej zasadzie, nie? Nazwał to jakoś tam i tak dalej, nie? Czyli to się opłaca, ale tylko w takim przypadku, jeśli planuje swoją jakby działalność na 15 lat, 10 lat, na kilka pokoleń, tak? Chce zbudować takie przedsięwzięcie biznesowe czy inne. Natomiast kłamstwo w biznesie powoduje to, że tracimy nie tylko ten biznes, ale tracimy w gruncie rzeczy w dłuższej perspektywie czasu możliwość odbudowania czy zbudowania czegoś innego. Bo to zostaje, w sieci nic nie ginie, prawda, dzisiaj. W gruncie rzeczy jest to też opłacalne. Nie? To jest opłacalne zwłaszcza w czasach, kiedy wszystko można na temat wszystkiego znaleźć. Mówi się o tym prawie do zapomnienia w sieci, nie? Ale to jest praktycznie niemożliwe dzisiaj. Można zrobić zrzut i ten zrzut znowu gdzieś tam żyje. Co w tych komunikatach płynących z reklamy powinno w takim razie zaświecić taką czerwoną lampkę i wzbudzić wątpliwość, czy tu intencje na pewno są dobre?
Reklama generalnie jest przedsięwzięciem typu perswazyjnego, to znaczy reklama ma nas zachęcić do zakupu czegoś, jakiegoś towaru, tak? Albo wydatkowania pieniędzy na jakiś cel obojętnie, albo ma nas skłonić do określonego działania, na przykład zagłosuj na tego kandydata albo innego. Tak to wygląda. Moment, w którym poczujemy się manipulowani, powinien być ten moment. To znaczy, że ograniczona zostaje w jakiś sposób nasza wolność. Taka normalna komunikacja zakłada sytuację, w której dwie strony prowadzą ją otwarcie, to znaczy mówię ci, że będę cię teraz przekonywać, tak? I to jest fair. To nazywamy perswazją i to jest w porządku. Natomiast w sytuacji takiej, kiedy ktoś próbuje mnie przekonywać, ale ubiera to w szaty zwyczajnej informacji, no to to jest nie fair, nie? I to jest sytuacja wiadomości telewizyjnej w TVP1 ostatnie 8 lat, kiedy przekaz informacyjny był wymieszany z komentarzem. To jest ograniczenie wolności, to jest manipulacja. Podajemy jakiś fakt, ale w gruncie rzeczy jest tam ocena w tym wszystkim. I powstało takie badanie, przebadano paski wiadomości. 75% z nich miało ładunek manipulacyjny, tylko 25% było czystą informacją. Tezy tego raportu były dosyć brutalne, bo mówiono tutaj o jakby zbudowaniu muru w społeczeństwie, budowania niechęci, nienawiści wręcz, zachęty do przemocy, jeśli niesłownej, to nawet fizycznej. To było miażdżące, można go znaleźć na stronach Sejmu jeszcze. Gdyby ktoś z Państwa był zainteresowany, to polecam. Na szczęście tych pasków już nie mamy, nie? Przynajmniej w publicznej telewizji. Także komunikacja może wpływać na postawy. Na postawy niestety takie, jak chociażby zamordowanie pana prezydenta Pawła Adamowicza. Tworzy się pewną atmosferę, która sprzyja określonym działaniom. I oczywiście nie możemy tego wskazać wprost, ale jeśli jest przyzwolenie na coś, może dochodzić do rzeczy strasznych. To dotyczy na przykład antysemityzmu w czasie II wojny światowej w Polsce. Różnych takich postaw właśnie nacechowanych nienawiścią rasową. W naszych czasach i w warunkach polskich dotyczy to kwestii płci kulturowej. Czyli jeśli istnieje taki klimat przyzwolenia na mówienie o czymś, to jest tylko krok do tego, żeby doszło potem do czegoś strasznego. Także dlatego to też jest ważne. To ja bym się zastanowił nad różnicą między informacją a reklamą, bo jeżeli myślę o reklamie, to już wiem, że będzie produkt, o którym będzie mówić się dobrze, bo jest już reklamą samą w sobie. I tutaj pytanie do pana doktora, czy to jest tak, że reklama powinna być obiektywna? Bo często zdarza się tak, że jest już nacechowana rzeczami mówiącymi dobrze o produkcie, bo jest w końcu reklamą. Mówiłem o tym moment temu, że uczciwa sytuacja jest taka, w którym ja pana przekonuję i mówię, dobra, będę pana przekonywał. Nie? Natomiast w reklamie my to już mamy. Znaczy, jeśli reklama jest oznaczona jako reklama, tak jest ten dżingiel na początku, reklama, albo w gazecie mamy napisane, że jest to reklama. Jeśli widzimy billboard, to wiemy, że to jest reklama. To ta sytuacja jest uczciwa. To znaczy wiem, że ktoś mnie będzie przekonywał i wiem, że to będzie wybiórcze. Zdaję sobie z tego sprawę, tak? Natomiast czego nie wolno robić w reklamie? Nie wolno podawać informacji, które są niesprawdzone. Nie można udawać na przykład tego, że istnieją jakieś obiektywne badania. Parę lat temu została zakwestionowana taka reklama dotycząca szczoteczek elektrycznych. Nie będę wymieniał nazwy firmy, to nie o to chodzi. No i w każdym razie tam podano, że szczoteczka elektryczna czyści zęby 10 razy szybciej niż robi się to ręcznie. I tam podano konkretne wartości. I zostało to zakwestionowane, że tam ręcznie, tam nie wiem, 60 obrotów załóżmy, tak? No i stwierdzono, że nie da się tego zmierzyć w ten sposób, bo każdy myje inaczej. A tutaj jakby przeliczono, że to jest 10 razy szybciej. Wycofano tę reklamę. No i to było okraszone, że tam takim na belce było napisane, że no, badanie przeprowadzone i tak dalej. Czyli nie można stwarzać pozoru naukowości, jeśli nie ma takiego badania. Okej, to od razu kojarzy mi się przykład leków, tak, albo suplementów, w których reklamodawca trochę się wybiela, że ten produkt jest taki, taki i taki, ale w razie czego skonsultuj się z lekarzem farmaceutą. Czy to nie jest trochę uciekanie od odpowiedzialności? Nie, to jest wymóg. To jest wymóg prawny, żeby istniała tego typu formułka. Można reklamować tylko leki OTC, czyli te bez recepty.
Natomiast nie można reklamować leków na receptę. Tu mamy zakaz. Także w przypadku suplementacji i tak dalej, no ale jednocześnie jest to zastrzeżenie takie bezpieczne, bo tu jednak mówimy o substancjach, które mogą poważnie zaszkodzić czyjemuś zdrowiu albo życiu. Stąd jest to obostrzenie, prawda? Ono występuje w zasadzie we wszystkich krajach. No natomiast miałbym sam wątpliwości co do tego, ponieważ Polska chyba należy do tych krajów, gdzie sprzedaż tych leków i OTC i tych sprzedawanych na receptę, to są jakieś horrendalne w ogóle ilości. Chyba jesteśmy rekordzistą w Europie, jeśli chodzi o to. Nie powinno tak być, nie? To znaczy taki lek nie może obiecywać, nie wiem, niestworzonych rzeczy. Te reklamy leków, one często zbudowane są, one są magiczne, tak? Zażywam coś i nagle wow, nie? Mogę podnieść wnuków. Coś mnie łamało, ujęcie dalej, kurczę, kolano jak nowe, tak? Mamy tu jakąś animację, czerwone, niebieskie, okej, zdrowy, tak? Momentalnie to następuje. Czyli w tego typu reklamach mamy do czynienia jakby z konwencją właśnie magii, bajki, tak, baśni. Dawania nadziei też bym powiedział. No tak, tak. No i teraz jeśli ktoś rzeczywiście cierpi na jakąś chorobę, to będzie szukał, tak? Będzie skakał od jednego suplementu do drugiego, nadwyręży swój budżet domowy. Nie mówiąc oczywiście o skutkach zdrowotnych. To jest niestety nieuniknione w tym przypadku. No i tutaj kwestia jest też zachowania zdrowego rozsądku, myślę, przy odbieraniu takich komunikatów. Pamiętam, jeden z naszych gości, który pracował właśnie w branży medycznej, wspomniał, że Polacy są lekomanami, to ad vocem tego, co pan doktor powiedział, że są horrendalne ilości. Natomiast zastanawiam się z drugiej strony, bo są też osoby, które to tworzą, te reklamy. I czy można je w jakiś sposób winić? Mówię też o sobie, bo też takie reklamy, może nie takie, ale w reklamie siedzę i tworzę te reklamy. Czy to jest praca marketingowca, osoby, która tworzy reklamy, czy jednak trochę takiej etyki właśnie powinno w tym być? Ja sądzę, że tak, że są takie obszary życia, gdzie powinniśmy to regulować prawnie, nie? I tutaj albo ograniczyć rodzaj tej reklamy w jakiś sposób, czy ograniczyć budżety reklamowe. No bo to jest nieuniknione, że jeśli ktoś wykupuje reklamę w prime time, w sieciowe gdzieś, tak, w Discovery czy w TVP, no to potem to się znajdzie w cenie tego produktu, tak? Inaczej nie da się tego zrobić. Ktoś płaci kilka milionów za reklamę, to klient za to płaci, tak, to jest. Natomiast sądzę, że tutaj być może państwo powinno to w jakiś sposób wysterować, że jeśli rzeczywiście jest tak, że Polacy są lekomanami, no to zróbmy coś z tym, tak? To przegłosujmy taki akt prawny, wprowadźmy zmiany do ustawy prawo farmaceutyczne, które ustanowi jakiś zakaz reklamy albo jakąś granicę, prawda? Nie wiem, w bloku reklamowym w ciągu doby albo kogoś, kto producenta takiego paraleku, tak? Nie może wydać więcej pieniędzy niż, nie? I tak dalej. Tutaj państwo ma taką możliwość. Pytanie, czy lobby farmaceutyczne na to pozwoli. Podobną sytuację mieliśmy w ostatnim czasie z alkotubkami, które nie były reklamowane w telewizji, ale ich obrazek, ich opakowanie też już było w pewną formą reklamy i tutaj głos społeczeństwa sprawił, że produkt wycofano. Natomiast też kto miał zobaczyć, to zobaczył. No i z drugiej strony to, co zapytałem na początku, to nie była do końca reklama, ale ludzie o tym mówili, więc nieważne jak mówią, ważne, żeby mówili. To też może było takie zagranie producenta, a może przypadek? Ja to mam wątpliwości, zresztą rozmawiałem o tym ze studentami w tym tygodniu, bo jakby główny element tej imby wokół tego polegał na tym, że dzieci się pomylą i kupią. Tylko proszę mi powiedzieć, czy to jest możliwe, żeby wyjść z Biedronki bez sprawdzenia wieku. Proszę sobie spróbować kupić piwo na kasie samoobsługowej. Nie? Musi podejść kasjerka, tak, żeby to sprawdzić. Także mi się to wydaje trochę takie... Wydaje mi się, że tam jest jakieś drugie dno w tym. To znaczy, że w gruncie rzeczy to konkurencja zadziałała w ten sposób. Producenci małpek na przykład poczuli się zagrożeni, bo to rzeczywiście atrakcyjne w jakiś sposób. Podnoszono tam też taką sytuację, że ktoś może na przykład kupować ten soczek, załóżmy, w tej tubce dla kogoś młodego, dla jakiegoś gimnazjalisty, no i wtedy nauczyciel czy osoba starsza się nie połapie, tak? Czy to jest jakaś czekotubka, czy alkotubka i tak dalej. Także postąpiono w taki sposób, że temat zamknięto, ucięto. No są kraje w Europie, gdzie sprzedaż alkoholu jest mocno ograniczona, to jest Szwecja, Norwegia i tak dalej. Zdecydowanie jest mniej sklepów. W Polsce jesteśmy rekordzistami, jeśli przeliczeni na 10 tysięcy.
Tutaj też być może należałoby zadziałać. Może nie tak gwałtownie jak w Szwecji, gdzie generalnie wódka, piwo i wino są bardzo drogie. I sklepy są czynne, nie wiem, do 13 czy 14, tak? Nie ma nocnych sklepów. To jest kwestia znowu ustawodawcy, nie, żeby to ograniczyć. Jeśli mamy do czynienia z jakimś poważnym problemem społecznym. To moim zdaniem, to jest moje zdanie oczywiście, natomiast z jednej strony cieszę się, że to tak zadziałało, bo pokazuje siłę marketingu i osób, które w tym pracują. Z drugiej oczywiście mamy problem, jak z każdym nałogiem trzeba walczyć. Natomiast znowu zmierzam do tego, że jeżeli etycznie miałbym to oceniać dzisiaj, to nawet cieszyłbym się z tego, co zrobili marketingowcy, bo pokazali, że zrobili dobrą robotę i należy ich za to chwalić. A że to był taki produkt, a nie inny, ja nie wiem, jak zachowałbym się w tej sytuacji, bo nie miałem jeszcze okazji pracować przy takim produkcie. Natomiast w większości reklam, które stworzyliśmy, biorę to na klatę, więc kolokwialnie, ale wspiera mnie też właściciel, biznesmen, który tę reklamę zamawia, bo oczywiście często jest tak, że pokażmy to w samych superlatywach, zróbmy to, to i to. I ja już na etapie wstępnego scenariusza mówię, nie pokazujmy tego, bo będzie problem, żeby to wytłumaczyć potem, chyba że klient tego sobie życzy, no i bierze to wtedy na siebie. Natomiast też często ciężko przewidzieć właśnie konsekwencje tego, co się wydarzy, tak jak z tymi alkotubkami, które, zaznaczmy, reklamowane nie były. Nie były reklamowane, natomiast poszło to wiralem, tak? Poszło to wiralem i nie udało mi się tego dorwać w mojej Biedronce, także nie widziałem tego, ale wszyscy wiedzą, nie? Już zauważcie Państwo, co się stało. Ja tego nie widziałem, widziałem jakieś zdjęcia, chyba na demotach coś było, tak? No i Twitter też tym żył bardzo. Twitter i tak dalej, te zdjęcia się pojawiły. Poszło wiralem, tak? Czyli ekwiwalent reklamowy ekstra, nie? To od razu zapytam, panie doktorze, skąd ten sukces, jeżeli można tak powiedzieć, czy to jest tak, że marketingowcy wprowadzili coś nowego, czyli alkohol w tubkach, jest kolorowo, jest, nie wiem, przez moment zabawnie, jeżeli się to kupuje. Czy tu coś innego zadziałało, czy właśnie chodziło o to, żeby ludzie o tym mówili i się nawet denerwowali tym, że to zobaczyli? A nie wiem, to trzeba by zapytać tę agencję, ten dom mediowy, który za tym stał. Pytanie, czy oni powiedzą o tym, że wymyślili to właśnie w ten sposób, żeby była imba, tylko nawet jeśli tak było, to ich trochę przerosło, nie? To znaczy skilowali ten produkt, nie ma tego produktu w tej chwili, także była pewna kreacja. Nie wiem, jak to wyszło na etapie badań fokusowych, czy robili takie badania. Sądzę, że przy takich budżetach dużych powinni zrobić, sfokusować to, zapytać kilku ludzi, czy istnieje jakieś niebezpieczeństwo, tak, wprowadzenia takiego produktu. Okej, ale zdaniem pana doktora to była zamierzona akcja. Nie wiem. Okej. Nie wiem. Ja tylko mówię, że jest taka możliwość, prawda? To znaczy, możemy coś takiego pomyśleć. Tylko, że to się wymknęło spod kontroli, tak? Natomiast pan zwrócił jeszcze uwagę na to, że w procesie jakby tworzenia komunikatu reklamowego, przekazu reklamowego, w tym bierze cały łańcuch osób. Tak? To nie tylko przedsiębiorca, który się reklamuje, czy instytucja ponoszą odpowiedzialność, a my jako marketingowcy tylko wykonujemy rozkazy, tak? To nie tak działa, nie? Też ponosimy. Tak. I dobrze, że pan doktor o tym wspomina. Przepraszam, że wchodzę w słowo, ale dobrze, żeby to wybrzmiało, że osoby, które zamawiają reklamę, powinny być zaangażowane w ten proces. A często jest tak, zróbcie tak, jak będzie gotowe, to ja sobie to ocenię. To nie do końca tak jest, bo to na etapie tworzenia, czy samego spotu, czy nawet offa, który jest naczytywany, czy nawet już później procesu produkcyjnego, postprodukcyjnego, w tym wszystkim powinien brać udział zamawiający. To znaczy tak, i to z bezpieczeństwa dla nawet agencji reklamowej. Trzeba ponieść jakieś nakłady. Tak, i klient potem przychodzi, nie, to zupełnie nie o to chodziło, to źle co zrobiliście. Tak? Wydaliśmy środki, ludzie siedzieli gdzieś tam w studiach, tworzyli te koncepcje. Ale to jest kwestia jakby zaprojektowania całego procesu tworzenia reklamy, nie? I wciągania klienta, uzyskiwania parafek i przechodzimy, nie? Od pomysłu, etap po etapie, storyboard czy coś tam, nie? Aż do wyboru głosów, tak? Do reklamy czy aktorów. Wtedy jakby idziemy tą ścieżką razem, nie? Oczywiście są takie możliwości, kiedy pracujemy z jakimś klientem dłużej już, tak? I poznaliśmy się, nie? I on mówi, daję wam wolną rękę, bo wiem, że robicie dobrą robotę, nie? Natomiast nawet wtedy ja chciałbym uczestniczyć. I jako przedsiębiorca, gdyby taka reklama była tworzona, chciałbym być w tym procesie. I gdybym był agencją reklamową, to chciałbym klienta w tym procesie też, tak? Żebym wiedział, że idziemy w tę samą stronę, tak? Żebyśmy potem nie robili jakichś przekazów, czy nie wykonywali roboty, która jest nikomu niepotrzebna. Panie doktorze, to ja jeszcze chciałabym wrócić do tego znaczka reklama, o którym pan wcześniej wspomniał. W radiu pojawia się jingle. Jingle, tak. W
telewizji też, czy mamy te napisy na dole, czy pojawi się też ten znaczek reklama. Jak pan ocenia komunikaty reklamowe, które pojawiają się w internecie, na przykład w mediach społecznościowych? Wkurzają mnie generalnie, tak. Zwłaszcza jeśli czytam jakieś teksty prasowe, nie? I to tylko okienek jest z góry, z dołu, coś mi tu wyskakuje, nie? Potem klikam, gdzieś mnie wywala na jakąś stronę, tak? Gdzie jest mój tekst, który chciałem przeczytać, nie? Google robił kiedyś takie badania i stwierdzili, że taka przesadna reklama, kiedy nie ma tak naprawdę tego okna, wkurza klienta i powoduje, że klient buduje w sobie negatywne emocje dotyczące tego. Zamiast tego zaproponowali reklamę natywną, widzimy ją gdzieniegdzie. Jak wygląda taka reklama natywna? Fizycznie ona jest zaprojektowana tak jak artykuł sponsorowany w gazecie, tak? Tą samą czcionką albo podobnie, ale jest tam u góry, że tak sponsorowany. To tutaj też w internecie mamy coś takiego, co wygląda tak jak ta strona, ale jest, to jest bardziej zjadliwe, muszę powiedzieć, tak? Natomiast wszystkie te akcje z jakimś tłem, na którym jest jakiś samochód albo nie wiem co, Mars czy innego typu, to kompletnie odstrasza odbiorców. Ja bym jeszcze dodał to, co pan doktor nawiązał do Google. Google wprowadziło jedną z aktualizacji dotyczących właśnie takich nachalnych reklam i strony, które mają w głównej mierze takie reklamy, zaczęły spadać w wynikach wyszukiwania na konkretne zapytania z tego względu właśnie, że strona nie była helpful dla użytkownika, czyli aktualizacja helpful content sprawiła też, że ten wygląd strony musi być bardziej dopasowany, bardziej czytelny, bardziej przejrzysty dla odbiorcy. Tak, tak. To znaczy oni rzeczywiście prowadzą takie prace, których celem jest po pierwsze zmonetyzowanie ruchu w internecie, wsparcie wydawnictw cyfrowych, jeśli mówimy tutaj o subskrypcjach cyfrowych. I tutaj pandemia zrobiła dobrą robotę w cudzysłowie, prawda? Bo jeszcze parę lat temu, 10 lat temu było nie do pomyślenia, żeby ktoś płacił za gazetę w internecie. Dlaczego? No przecież to jest za darmo, zawsze było. A w tej chwili coraz częściej przekonujemy się do subskrypcji cyfrowej i to niestety ten okres pandemiczny nas do tego. A dlaczego? Wiecie Państwo, dlaczego się tak stało? Bo zaczęliśmy poszukiwać wiarygodnych informacji, za które chcieliśmy, mówimy, zapłacimy, nie? A nie chcemy tego całego szumu informacyjnego, tych farm troli, które się przewalały przez Twittera i media społecznościowe, i tak dalej, i tak dalej. Chcemy wiarygodnej informacji i za nią zapłacimy. Czyli paradoksalnie astroturfing, czyli takie zasypywanie mediów tak naprawdę szrotem informacyjnym, spowodował, że ludzie docenili wiarygodne dziennikarstwo i to jest akurat dobry aspekt. Pan doktor nawiązał do tej wiarygodności, to myślę, że to jest dobry moment, żeby poruszyć temat sztucznej inteligencji i to w dziennikarstwie i w marketingu. W marketingu mnie trochę przeraża i denerwuje jednocześnie to, że widzę reklamy wygenerowane AI, które są już w telewizji, czyli ogólnodostępne i naprawdę masowo ludzie mogą je zobaczyć. Reklama jednego z salonów meblowych wygenerowana w 100% AI, czyli ludzie, głos, grafika. Ludzie w reklamie, którzy mają palce o 2 razy większe niż w rzeczywistości, głos, który nie do końca brzmi jak prawdziwy i osoby odpowiedzialne za ten projekt mówią: wow, zrobiliśmy coś wielkiego, to jest super. Mhm. I co ja o tym myślę? Tak. Nie przekonuje mnie to. To znaczy jest to jakieś narzędzie, tak? Bo to mówimy sztuczna inteligencja, ale tak naprawdę mówimy o programie komputerowym. To sformułowanie AI to jest tak naprawdę marka, tak? Jakaś nazwa handlowa. A w gruncie rzeczy mamy do czynienia z siecią neuronową, z sieciami neuronowymi, które się uczą, tak? Same albo nie. No, sieć neuronowa już nie brzmi tak sexy, prawda, jak AI. I jeśli słyszymy AI, to od razu nam się włącza oczywiście HAL, tak? Odyseja Kosmiczna 2000, Skynet, tak? Terminator, już myślimy, że za chwilę nas te maszyny zjedzą i tak dalej. I to rzeczywiście generuje tego typu skojarzenia. Natomiast jeśli użyję takiego terminu informatycznego, sieć neuronowa, no to okej, dobra, uczymy, tak, coś na wejściu, coś na wyjściu, musimy wytrenować, albo bez nadzoru się to trenuje i ta sieć się uczy, tak. Czyli z mojego punktu widzenia, czyli jeśli tak na to spojrzymy, to jest dokładnie tak jak pisanie tekstu w Wordzie, tak. Nie piszemy tekstu w ten sposób, że biorę jakąś drewnianą czy kamienną tabliczkę i majzel i coś tam sobie i piszę list, tylko korzystam z Worda, tak.
tylko to jest inny typ oprogramowania. Tak, panie doktorze, tylko zagrożenie teraz, przynajmniej dla takich osób jak ja, dla właścicieli agencji, czy to copywriterskich, czy reklamowych, czy kreatywnych, jakkolwiek to nazwać, jest takie, że osoby mniej świadome prowadzące biznes, nie w reklamie, tylko na przykład prowadzące gabinet stomatologiczny, widzą, że dostają AI, które kosztuje $2 i dostają copywritera, który kosztuje $100. I nie mają świadomości tego, że te $2, które wydadzą, to jest kiepskiej jakości tekst, tylko myślą, a dobra, czyli to jest copywriter, tylko taki instant. Ja się tego obawiam, tak. To znaczy, no tutaj zadziała prawo Kopernika. Gorszy pieniądz będzie wypierał lepszy pieniądz. I tu niestety jest takie niebezpieczeństwo. Gdzieś można kupić nawet książki napisane przez maszynę od początku do końca. To jest kompilacja jakichś źródeł, tak? Ale czy o to chodzi w komunikacji? Ja się nad tym zastanawiam. Czy o to chodzi w reklamie? Czy jeśli komuś zależy na tym, żeby wcisnąć swój produkt klientowi i nie interesuje mnie budowanie relacji, to tak, okej, dobra, to będzie tworzył tego typu treści. Ale sądzę, że cała kreacja, czyli wymyślenie tego komunikatu, to jest jednak działalność twórcza i nie jestem przekonany, czy te sieci na tym etapie są w stanie jakby tego typu kreacje przeprowadzić. Myślę, że nie, że tutaj cały czas jakby pozostajemy w działalności twórczej. I chciałbym, żeby tak pozostało. Widziałem kiedyś taki wpis w internecie, państwo może go znają, że sztuczna inteligencja niech zostawi mi pisanie, tak? Tworzenie i tak dalej, a zajmie się sprzątaniem, myciem naczyń i tak dalej, tym niech się zajmie, tak? A ja chcę zachować jakby to pole twórcze dla siebie. To ja widziałem właśnie coś w kontrze. Agencje reklamowe, które zaczęły się specjalizować w AI, które nawet dziwnie to wygląda, bo powstały teraz, kiedy jest AI, nie mają doświadczenia w innych dziedzinach i dokładając AI, tylko zajmują się głównie AI, mówią właśnie o tym, że będziesz miał czas na sprzątanie, robienie innych rzeczy, bo nie będziesz musiał w firmie pisać, co ci obniży koszta, bo nie będziesz miał na etacie copywritera, grafika, montażysty wideo, wszystko zrobi to za ciebie, ty sobie napiszesz prompt. I zdarzają mi się sytuacje i rozmowy z klientami, którzy mówią, ja będę rezygnował z mojego zespołu, bo ja będę miał jedną osobę od promptów, która mi to zrobi. I nawet przeżyliśmy taką sytuację, po raz kolejny o tym mówimy w odcinku, gdzie jeden klient zrezygnował w ogóle z copywriterów i z działu kreatywnego i zaczął korzystać z AI, po czym po roku wrócił i wydał 2 razy więcej pieniędzy, bo AI się nie sprawdził i nawet w Gazecie Wyborczej bodajże dział korekty i redakcji też został zwolniony, no bo mamy sztuczną inteligencję. To znaczy, tam nie do końca się stało tak Wyborczej. Rzeczywiście zwolniono korektorów wszędzie, natomiast w tej chwili jest tak, że jeden z redaktorów, oni czytają sobie, peer review robią tych tekstów, ale niestety, powiem to jako językoznawca też, ze szkodą to nastąpiło dla jakości tych tekstów. Są błędy, nie pojawiają się błędy. Jednak profesjonalny korektor to jest coś cennego. Szkoda, że nie doceniamy tego ludzkiego wkładu w to. Natomiast trochę się tego obawiam, tego, o czym pan powiedział. To znaczy, że rzeczywiście maszyny będą za nas odczuwać, będą za nas myśleć, będą nam programować przekaz reklamowy. Być może się tak stanie. Nie chciałbym tego. Nie chciałbym tego, bo pytanie jest następujące, czy to nie doprowadzi w jakimś tam zakresie do dehumanizacji tego świata, do dehumanizacji humanistyki całej, tak? Czyli też sztuki, twórczości reklamowej i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że też może to zatoczyć koło na tyle, że ludzie będą mieli już przesyt tego, albo zobaczą, że to traci na jakości i znowu, mówiąc w cudzysłowie, pisarze i copywriterzy i osoby od tekstu i osoby kreatywne znowu będą miały nadmiar roboty i będą na górce z tego względu, że wróci to, co robione ręcznie. Nie wiem, czy tak będzie, tak sobie życzę. Być może powstaną takie reklamy teraz, jak jest boom, tak, jest hype na AI, wszyscy mówią, o kurczę, agencja, która robi AI, chce to mieć, chce to zrobić. No, taki powiew świeżości. Tak, coś takiego, no to jest taka nowinka. To za chwileczkę może być tak, my zatrudniamy ludzi, tak, naszymi kooperatorami są ludzie. Zakładam, że będzie taka kampania, która z agencji pójdzie w ten sposób, że robimy, ludzie robią reklamy dla ludzi, no i to też będzie wow. To wejdę panu doktorowi w słowo, bo właśnie mamy to u siebie na stronie napisane, że stawiamy na ludzi, a nie na maszyny. O, super, super. Panie doktorze, to jeszcze chciałabym wrócić do tych przykładów, które spowodowały, czy właściwie sytuacji, które spowodowały, że pewne reklamy zostały wycofane. Wspomniał pan o tej szczoteczce, która, jak to zostało podane, może troszeczkę inaczej to powiem, czyści zbyt szybko w tym przypadku. Czy chociażby wspomnianych alkotubek. Jaki proces musi się zadziać,
żeby do takiego wycofania reklamy doszło? To jest dosyć proste. To znaczy, trzeba taką reklamę zaskarżyć. Jest taka strona, jest Rada Etyki Reklamy. Tam jest formularz. Robi się zgłoszenie i komisja powołuje zespół, który rozstrzyga tę sprawę. Tylko sprawa jest następująca, że działalność etyczna na rynku reklamowym działa na zasadzie samoregulacji. Moja agencja czy pana agencja musi chcieć być sygnatariuszem tego i musi przyjąć, że ten sąd, nazwijmy to sądem, będzie rozstrzygał sprawę mojej reklamy. Nie? Ale są przypadki, że ktoś mówi, a nie uznaje właściwości tego sądu, nie, to mnie nie dotyczy. Także to jest samoregulacja. Natomiast jeśli mówimy o prawie, tak? Czyli nie o regulacji, nie o deontologii takiej, powiedzielibyśmy, etyce zawodowej reklamy, tylko jeśli mówimy o prawie, to jest coś innego. Nie? To tutaj już mówimy o naruszeniu przepisów prawa, które, nie wiem, zakazują czegoś wprost. I ja złożyłem, tam, jakiś czas temu była taka reklama polskich elektrowni, mówiąca o kosztach energii elektrycznej, to tam było 2 lata temu. Cel tej reklamy był mianowicie taki, żeby obrzydzający Unię Europejską w gruncie rzeczy, że to rynek dopłat powoduje to, że energia w Polsce jest droga. Rada to przyjęła, odbyła się duża dyskusja na ten temat, też w internecie. Ja tam miałem, nie wiem, 600 czy 800 tysięcy wyświetleń pod moim postem, ileś tysięcy komentarzy i to się naprawdę tłukło bardzo. Efekt pozytywny był taki, że wywołało to dyskusję na temat jakby nieprawdy, nie? I manipulacji w tej konkretnej reklamie. No ale polskie elektrownie, czyli ta organizacja, która wyemitowała tę reklamę, czy zamówiła te billboardy, nie przejęli się tym. Nie zadziałało to na nich w jakiś sposób, nie przejęli się tym. A jakie były konsekwencje, jakieś finansowe, zapłacenie kar? To niestety tak nie działa w przypadku samoregulacji. W przypadku samoregulacji to agencja reklamowa musi chcieć przynależeć i musi się poddać jakby osądowi wtedy. Czy producent, wytwórca, nie wiem, operator sieci komórkowej i tak dalej. Ta strona jest wtedy informowana o tym, że toczy się takie postępowanie i może na przykład, nie wiem, pozostawić to bez odpowiedzi, może napisać, nie będziemy uczestniczyć w tym, nie? Nie uznajemy waszej właściwości, albo przysłać tam kogoś właśnie, czy wymienić pisma ze swoim stanowiskiem, czyli innymi słowy wziąć udział w tym postępowaniu, w tym, nazwijmy to, procesie. Co tu w takim razie może bardziej zadziałać? Te regulacje wszelkiego typu, czy presja społeczna? Wszystko. To znaczy tutaj w społeczeństwie mamy różne formy oddziaływania, tak, prawne. Czegoś nie możemy zrobić publicznie, tak, w przypadku reklamy. Nie możemy reklamować, nie wiem, łódki Bols, to znana sprawa sprzed, nie wiem, 20 lat. Pewnych rzeczy nie możemy robić, bo naruszamy prawo. Pewnych rzeczy nie robimy, bo nie wypada w naszym reklamowym świecie robić. I tutaj świat reklamowy się dogaduje i tworzy kodeks etyki reklamy, tak. Nie będziemy robić pewnych rzeczy, tak. Nie będziemy na przykład zatrudniać w reklamie piwa ludzi poniżej 25 roku życia, tak? I to jest tylko, to nie jest prawnie nigdzie zapisane, tak? Tak się umawiamy, tak? I reklamowy savoir-vivre. To jest coś więcej jednak, nie? Bo savoir-vivre to jest kwestia pewnego obyczaju, natomiast tu mówimy o moralności jednak. Dogadujemy się, że tego nie robimy, ale czy to znaczy, że takie agencje nie będą istnieć? Nie, będą. Tu właśnie nie działa to na zasadzie jakiejś certyfikacji państwowej, tak? Że jeśli chcesz mieć firmę reklamową, to musisz przestrzegać, bo nie damy ci prawa jazdy, tak? Załóżmy na prowadzenie reklamy. No, tego nie będzie. To tak nie działa. Tylko że w ramach środowiska to będzie funkcjonowało. Na zasadzie pewnego wkluczenia albo wykluczenia w pewną taką korporację zawodową reklamową, tak? Że nie wypada tego robić. Ale czy ta branża reklamowa jest skonsolidowana? Są firmy, które się konsolidują, które biorą udział w tej rozmowie i które mówią, nie chcemy, żeby w reklamie dochodziło do manipulacji na przykład. Nie życzymy sobie tego, tak? Może to być regulacja na przykład typu, nie chcemy AI w reklamie, tak? I sygnatariusze mówią, nie będziemy wykorzystywać tego typu, że kreacja będzie jednak domeną człowieka. Też można się tak umówić, prawda? W tym wszystkim, ale czy to znaczy, że wykluczymy ludzi, którzy postępują nieuczciwie? To, że nie wiem, mamy przykazanie nie zabijaj czy nie kradnij, to znaczy, że ludzie przestali kraść, przestali zabijać? Nie.
Mówimy tylko, że to jest złe, nie? W ten sposób, że nie należy w ten sposób postępować. Ja myślę, że i tak koniec końców dla wielu agencji najważniejszy jest klient i pieniądz na koncie, więc to... No, ale tutaj też sądzę, że nie. Sądzę, że powinno być tak, że jak chciałbym sobie jednak zachować prawo do odmowy, tak? Nie zrobię ci tej reklamy. Nie będę reklamować na przykład, nie wiem, wódki, nie? Czy alkoholu. Nie chcę. Nie? Mam wszystko inne, buty, nie? I tak dalej. Ale na przykład alkoholu nie. Może pan podjąć taką decyzję, tak. Nie? Dla siebie. Sam Google nawet weryfikuje to i alkohol, hazard, erotyka i pożyczki to są bardzo śliskie tematy. Może nie zabronione, ale też niedozwolone. No, także tutaj jak wszyscy bierzemy udział w tym łańcuchu tworzenia reklamy, wtedy jako ludzie, kiedy podejmujemy tutaj decyzję, prawda? Możemy czynić ten świat bardziej etycznym, lepszym, miejmy nadzieję. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co?